Witam i zapraszam do obejrzenia prezentacji dotyczącej Mix Conditionals. Zajmiemy się trybami czy okresami warunkowymi mieszanymi, będącymi połączeniem drugiego i trzeciego okresu. Będą to sytuacje, w których jedna część zdania warunkowego dotyczy przeszłości, a druga teraźniejszości. Opowiemy o budowie tych trybów oraz ich użyciu. Zapraszam. Spójrzmy na początek na typ A. W tym typie warunek, a więc część zdania ze słówkiem if, dotyczy przeszłości, a zdanie główne, czyli rezultat, teraźniejszości. Na przykład spójrzcie na to zdanie. Gdybym nie zgubił kluczyków, mógłbym cię teraz zaprosić do domu. Pierwsza część zdania dotyczy przeszłości. Gdybym nie zgubił kluczyków wczoraj, przedwczoraj, może jeszcze wcześniej. A więc tutaj zastosujemy trzeci okres warunkowy. Przypominam, trzeci okres warunkowy to gdybanie w przeszłości właśnie. Natomiast druga część zdania dotyczy teraźniejszości. Mógłbym cię teraz zaprosić do domu. A więc tutaj drugi okres warunkowy, bo on generalnie służy nam do gdybania w teraźniejszości. A więc to zdanie w języku angielskim będzie brzmiało: If I hadn't lost the car keys, I could invite you home now. If I hadn't lost the car keys, past perfect, I could invite you, could invite, drugi okres warunkowy. Podobnie takie zdanie. If Tom had read the instructions more carefully, he would know what to do. W pierwszej części zdania, po if mamy past perfect, czyli jest to trzeci okres warunkowy, w drugiej części would i infinitive, a więc okres warunkowy drugi. Warto dodać, że zdania warunkowe tego typu wyrażają żal lub satysfakcję, które odczuwamy teraz z powodu czegoś, co nastąpiło w przeszłości. Spójrzcie na ten przykład. If I hadn't married Tom, I wouldn't be living in Australia. Przy pomocy typu A możemy również odnieść się do aktualnych możliwości wynikających z przeszłych wydarzeń. Spójrzcie na ten przykład. If you had kept the receipt, we would give you your money back. A więc gdybyś zachował paragon, oddalibyśmy ci pieniądze. Za chwilę typ B. Sytuację możemy odwrócić. Wyobraźmy sobie, że warunek jest wciąż aktualny, dotyczy teraźniejszości, a więc jest to ta część zdania z if, ale jego hipotetyczne skutki miały miejsce w przeszłości. A więc po if użyjemy czasu past simple, bo to drugi tryb warunkowy, odnosi się do teraźniejszości. Natomiast druga część zdania dotyczyć będzie przeszłości, a więc tutaj trzeci tryb warunkowy. Spójrzcie na ten przykład. If I were more intelligent, I wouldn't have lost that job. A więc gdybym był inteligentniejszy, nie straciłbym tej pracy. If I were to czas past simple, wouldn't have lost to trzeci okres warunkowy. I jeszcze jeden przykład. If his eyes weren't so bad, he would have seen the road sign. A więc gdyby nie miał tak słabego wzroku, zobaczyłby znak. His eyes weren't so bad to drugi okres, would have seen trzeci. W domyśle nie widział znaku, bo ma, cały czas ma słaby wzrok. Na koniec spójrzcie na te dwa zdania w drugim i trzecim okresie warunkowym. Okres drugi. If I studied law, I would become a lawyer. Czyli gdybym studiował prawo, zostałbym prawnikiem. To gdybanie w teraźniejszości, w domyśle, szkoda, że nie studiuję prawa. Okres warunkowy trzeci. If I had studied law when I was young, I would have become a lawyer 10 years ago. A więc gdybym studiował prawo, kiedy byłem młody, zostałbym prawnikiem 10 lat temu. Jest to gdybanie w przeszłości. W domyśle szkoda, że nie studiowałem prawa. Połączmy teraz te oba zdania w okres warunkowy mieszany. If I had studied law when I was young, I would become a lawyer now. A więc gdybym studiował prawo, kiedy byłem młody, to trzeci okres warunkowy, I would become a lawyer now. Zostałbym prawnikiem teraz. To część drugiego okresu warunkowego. Zróbcie kilka dołączonych do tej prezentacji ćwiczeń i do zobaczenia.